I siemanko, witajcie na kanale Naturalnie na Rybach. No i z ostatniego dnia sezonu witam się z wami. Trociowego, ostatni września. Wybrałem na początek odcinek, tak jak widać, zamok trochę szerszy, spokojniejszy, na wieczór pewnie przerzucę się do lasu. Później może jakieś małe podsumowanie tego sezonu. Zobaczymy, może coś się uda jeszcze dzisiaj wydubać. Więc startujemy. Dochodzi druga, dokładnie jest za 5, co oznacza, że nad wodą jestem już 2 godziny. Jeżeli chodzi o ryby, nic się nie zadziało. Postanowiłem teraz po 2 godzinach, tutaj doszedłem do takiego miejsca, zmienić trochę na obrotówkę, bo 2 godziny machałem woblerem. Z plusów nie spotkałem żadnego wędkarza, z minusów nie złowiłem żadnej ryby, ale jeszcze troszeczkę godzinek jest. Jeszcze przypuszczam, że na tym odcinku z godzinka i się będę przeprawiał. Będę się przeprawiał troszkę w górę. Kolejna godzinka wędkowania minęła. Nic się nie wydarzyło. Tutaj przypuszczam, że będę na tym miejscu jakoś kończył i startował troszkę wyżej. Miejsce tutaj na zakończenie fajne też. Choć jakby tutaj jakaś fajna ryba przywaliła, to przez te kołki, co są przede mną w wodzie, przeprawić ją to by była misja. Ale jak to się mówi, najpierw niech weźmie, a dopiero później będziemy się martwić. Jest roczne zakończenie. Nie tak, oj bym się spodziewał. Wracaj do... Ojej. Wracaj. Popłynął. Do morza płynie, nie? No i co, po zmianie miejsca. Kolejne prawie już 3 godziny. I nic. Zero kontaktu. Napotkanie wędkarza też na zero. Słoneczko zaszło, powoli robi się coraz ciemniej. Jeszcze 15-20 minut można by było łowić. A już skończę. Jak widzieliście, mój pierwszy rzut w tym roku na rozpoczęcie sezonu. No to i honorowy ostatni. Pyk. Chwila ciszy. No i tym rzutem zamykam sezon. Troszkę smuteczek. Idąc tak do samochodu, mogę delikatnie powspominać ten sezon, który się właśnie dla mnie kończy. Udało się złowić 4 trocie i to są te najprzyjemniejsze chwile z tego sezonu. Fajne rybki cieszą jak najbardziej, a zresztą zobaczcie, jak to wyglądało. Ryby ci... Jest! Yes. Tak. Jest! Yes.
Niestety nie wszystkie rybki, które udało się skusić do obrania, udało się złowić. Jeden dłuższy hol udało się fajnie nagrać. Zobaczcie, jak to się skończyło. Akurat byłem z towarzyszem Gugałą. Pozdrawiam serdecznie. No i wtedy ta rybka okazała się sprytniejsza. Zobaczcie. Czekaj. Czy ona chodzi? Pa, poszła. Stary. No i na koniec takiej smutniejszej rzeczy. Najgorsze, co mnie spotkało w tym sezonie, mówię to oczywiście o rybach, to jest urwana ryba, która zerwała plecionkę. Nie wiem do tej pory, jak to się stało, już chyba nie chcę o tym myśleć, już powoli się z tym pogodziłem, można powiedzieć. Ola. Ale idzie. Się obraziła. Poszła plećka. No i po tych wszystkich godzinach, naprawdę setkach godzin, to chyba tak można liczyć, spędzonych nad wodą, przychodzi czas zakończenia sezonu. Z jednej strony człowiek szczęśliwy, z drugiej strony, no nie będę ukrywał, smuteczek, bo to jednak gdzieś będzie człowieka ciągnęło nad tą wodę za wetrocie. No ale trzeba poczekać do stycznia, ja będę z pewnością czekał. Żegnam się z wami, zostawcie suba, łapeczkę, no i czekamy na filmy, teraz być może niekoniecznie z wędką, bo niedługo zacznę odwiedzać na pewno tarliska, także zostańcie na kanale, żeby nie przegapić filmów, trzymajcie się, nara, hej. O, leczeku wyjechała. Wiesz co, akurat zacząłem mówić, nie wiem czy słyszałeś. Stary szacun, kurwa. Co? Ale akcja.